Jesteśmy w Głazewie, na torze w Głazewie. Ci, co byli z nami od początku, wiedzą, jak to wszystko ewoluowało. Na początku byliśmy w innym miejscu, teraz od kilku lat jesteśmy, od pięciu bodajże, tutaj na tym kawałku ziemi, można powiedzieć. To też pokazuje, jak niedużo miejsca potrzeba, aby zrobić Puchar Polski na pitbajkach. To tutaj swoje przygody z motocyklami, mogę śmiało powiedzieć, że zaczynały setki dzieciaków. To tutaj pasja taka rodzinna między ojcem i synem, córką, mamą narasta, to tutaj razem rozwiązują problemy związane z zawodami, związane z jazdą, związane z techniką. Na pewno też nierzadko omawiają problemy, które spotykają ich na co dzień w szkole, czy też w pracy, także to miejsce tutaj, ten tor, myślę, że dla wielu osób jest wspaniałą historią, która się napisała, albo która jest w trakcie tego, że się pisze. No dziś mamy pierwszy finał Pucharu Polski. Wcześniej były to zawody okręgowe, jeszcze wcześniej były to takie zawody na dziko, gdzie rywalizowała tutaj cała nasza wieś. Jutro odbędzie się wielki finał i poznamy pierwszych zdobywców Pucharu Polski i na pewno będziemy dążyć do kolejnego kroku, czyli do Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że zawodnicy zdrowo dokończą ten sezon, bo jeśli chodzi o emocje, o to, co zaprezentują na torze, to jakim poziomem będą jeździć, to myślę, że to jest coś, co każdy musi zobaczyć. Jeżeli nie będzie tutaj na żywo, to w relacji live, we wszystkich filmikach na internecie, czy w Pitbike TV, czy na Autopicie, czy w Pitbike 24, mnóstwo jest materiałów, gdzie można zobaczyć, jak świetnie, jak dobrze technicznie można oczywiście jeździć na pitbajkach.